Hej, cześć, siemano wam wszystkim. O, ty już zacząłeś. Hej. Tak jak obiecaliśmy, tak nagrywamy 5 minut z... Ze mną. I ze mną. Człowiekiem w czerni. W dzisiejszym odcinku zastanawialiśmy się bardzo dokładnie, na jaki temat powinniśmy nagrać. Posłuchaliśmy waszych sugestii, o które nie zdążyliśmy poprosić. Czemu ja czuję, że to jest moment, kiedy wyciągasz jakiś popieprzony przedmiot za pleców? Ja nie, kompletnie się tego nie spodziewam. Słuchaj, czy mam cokolwiek za plecami? Za plecami nie, ale po lewej stronie możesz mieć albo w kieszeni. Słuchaj, idealnie trafiłeś, dlatego że tą rzecz już znasz, ale nigdy nie sprawdziłeś jej w rzeczywistości. To są balony LEDowe. Żartujesz sobie, przecież my to... Stare, przecież za 2 miesiące będzie rok, jak my je kupiliśmy. Ale czy to nie jest wspaniałe, że skoro za 2 miesiące będzie rok, jak je kupiliśmy, to odpakowujemy je właśnie dzisiaj? A co, jak im się data przydatności do nadmuchania już przeminęła? Czekaj, to jest dobre pytanie. 08-2019, we're good. We're good. We're good. To proceed. Jeśli były tylko przechowywane w odpowiednich warunkach. Więc ja myślę, że dzisiaj najlepiej będzie po prostu poprowadzić rozmowę otwierając balony. LEDowe balony, nie wierzę. Masz tego? Masz metr? Bo jakby to jest 23 cm max. Jak my to przekroczymy, to możemy zginąć. Szrapnele płytek LEDowych trafią nam w oczy. Ogólnie to jest taka głupia sytuacja, bo nie miałem za bardzo małego statywu do mikrofonu, więc przy gadamy do króliczego tyłka. Z waszej perspektywy to inaczej wygląda, ale z naszej nie wygląda zbyt przyjemnie. W zestawie są 4 balony. Ej, oni legitnie chyba proponują mierzyć te balony, żeby nie rypły. Patrz, to jest instrukcja. A, B, C, D, E. Aha, dobra, patrz, to się kurde chwyta, przykłada i to nie może urosnąć za bardzo chyba. I to jest jakiś high balloon tech w ogóle. Rzeczywiście, jest cała instrukcja, która pokazuje, że trzeba mieć... Czekaj, no. Tą króliczą dupkę przesunę. No właśnie, oni tutaj pompkę zalecają w ogóle mieć. Pull out tab to illuminate. Aha, czyli żeby to się zaczyna świecić, jak się wyciągnie to. I potem trzeba działać już z pompowaniem. Żebyśmy sobie wybrali zajęcie na dzisiaj. Instrukcja dmuchania balonów, tego nie ma. No i popatrz, co robisz, no po prostu, no teraz dmuchasz i... Czy tą końcówkę da się jakoś wyciągnąć? Nie, to jest po prostu jakimś plastikiem sklejone. Dobra, to co, zapalamy? Dobra, czuję się jak w gimnazjum, nie? Zapalamy. Ej, przepraszam, nie ma bata. U nas nikt nie palił w gimnazjum. U mnie był jeden, nie, dwóch gości było, co paliło. Bo było społeczne w sumie, to tam byli zagrzeczne dzieci tam były. Nie, to u mnie dwójka paliła. Zawsze przed WF-em biegli pierwsi, trzymali dobrą kondycję, żeby odbiec jak najdalej i żeby móc spalić faję, później grać w piłkę i później wracaliśmy, to też wszyscy biegliśmy. Fajeczka po WF-ie. Fajeczka po WF-ie. Ja się zastanawiam, jak oni wytrzymywali. No, dobra, ale... pull out w takim razie. Bra. Dobra, świeci. No tak, dobra, nie ta... świeci. Serio? Rzeczywiście. Pytanie, czy to świeci na zielono, czy to świeci na biało, ale balon jest zielony? Wiesz co? Wyciągasz? Dlatego, że mój nie do końca chce działać, to być może będzie najlepszym opcją. Ekstrakcja. Ty, mój świeci na fioletowo. Ale tak trochę cienko, stary. Mówię ci, przeterminowanego balona żeś wziął. Ja pamiętam, że one strasznie drogie były. Tak, dlatego ten... dlatego wziąłeś 2 opakowania wtedy. Nie, o, te były akurat tańsze. Droższe mam dopiero, wiesz, pod ręką. Czekają. Popatrz, jak w ogóle to jest zbudowane. To jest wklejone w środku, żeby było zawsze u góry chyba. Stary, to jest w ogóle takie przebite. Jak teraz zobaczycie tutaj, to... To, ten czpień z góry jest po prostu przebity przez balon i tutaj jest to coś. Czekaj, bo wiesz, tutaj jest w ogóle cała metodologia zamknięcia tego później. Bo jest... tutaj są, uwaga, tutaj jest deflation sticker, naklejka do wypuszczania powietrza. To ma naklejkę do wypuszczania powietrza. Czekaj, to jest już high tech. Albo tak zwane leere Stimmatricker. Nie, to nie jest niemiecki, sorry. Ej, jest instrukcja napisana tekstowo, pozwól, że przeczytam. Zamocować uniwersalny pasek do napełniania powietrzem do górnej części balonu. Dopasować rodzaj do odpowiedniego symbolu. A, czyli to jest uniwersalny pasek do różnych modeli balona. Przetrzymać balon za szyjkę obok symbolu i napełniać powietrzem za pomocą pompki do balonów. Zaleca się zastosowanie pompki do balonów, ale nie jest to konieczne. Trzymać z dala od oczu i twarzy. To się może nie udać. Czyli co, jak to strzeli, to w takim razie wiesz. Zabije cię ledem. Ledem zabija. Strasznie żałuję, że. Z ledów się zrodziłeś i w ledzie umrzesz, tak to. Tak od leda umrzesz w sumie. Od leda umrzesz. Czekaj, to motyw jest taki. To trzeba napompować do max C, tak więc lepiej chwycić sobie tutaj C i jakby no i pompować do tego C. Strasznie nie lubię, jak ktoś dmucha balony przy mnie. Strasznie.
Dobra, ja myślę, mój jest dość. Okay. Mój jest też napęcznięty. Happy birthday! Każdej osobie, która ma dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego najlepszego. Te balony są dla was. Czekaj, jak to wygląda pompka do wypuszczenia powietrza? To jest naklejka do wypuszczenia powietrza. Że po prostu przyklejasz, żeby jak utniesz, to żeby wyleciało normalnie, żeby nie strzelało. Tak, żeby nie latało. Jakby to jest taka technologia już tych balonów. Nie o nazwisku, proszę. Wiesz co? Chyba dużo ci tutaj much lata, elo. Kurde, ale uniwersalny pasek? Jak to się fajnie świeci, ty. A ty nie tamta podświetla ciebie? Wiesz co ja proponuję? Dodmuchajmy więcej tych balonów, przynajmniej tych, które działają. Nie muszą być aż tak duże, żeby nam to nie strzeliło. Dobra, okej, okay. Ja już mam cały system ogarnięty. Stary, jak je dmuchać. Inaczej, wiesz o tym... Rave party. Jak ludzie biorą i nagrywają sobie różne takie rzeczy, nie? 1000 balonów w pokoju. Wyobraź sobie film 1000 balonów LED w pokoju. Rozpoczynamy zbiórkę na zrzut. 1000 balonów LED? Gdybyśmy mogli kupić 1000 balonów LED, bo one są po prostu drogie. 20 parę złotych chyba te parę balonów kosztowało, więc chcesz wydać 20 tysięcy złotych na balony LED? Słuchaj. Może na zbiórce zrobić zbiórkę po prostu. No właśnie mówię, że dajmy wam. Nie, nie będziemy robić. Ratowanie szpitala w Wąchocku, a obok biurka 150% complete. Moje są zepsute. No mój też chyba tak cienko świeci. Dwie dychy. Gdybym miał parę... Wiesz co? Świeci się. I tak to pompuje. Wiesz co, jak kiedyś braliśmy gaz rozwysalający w liceum. W liceum? Poszliśmy z takim... Dawno temu. Z takim największym bykiem, jaki był u mnie w klasie. Poszliśmy, stary, wiesz do czego? No. Do smyka, żeby kupić balony. Strzelaj sobie. On z brodą, ja wtedy z taką szczecinką na twarzy. Taki ogromny, wiesz, 1,90 m. Czyli to był, ten gość w klasie, który wygrał testosteronową ruletkę, tak? Coś w tym stylu. Stary, poszliśmy do smyka, jak się ochrona na nas patrzyła, jak na debili. Co robią youtubery po nocach? O pierwszej w nocy. Siedzą, dmuchają balony. Piątek to impreza? No tak, tak prawie impreza. Dmuchamy balony. Mój zielony na przykład to raz świeci, raz nie świeci. Ja sądziłem kiedyś, że będę dmuchał balony pod szablon. Ej, to gdyby do każdego balonu... Czuję się trochę jak chirurg plastyczny. Dmucham balony pod szablon. Teraz inaczej powinniśmy zrobić taki challenge. Kto ma lepiej nadmuchane balony? Wszystkie widzki, które oglądają vloga. Między C i D. O, stary, byłeś... C do... byłeś na granicy w eksplozji. Sami widzicie, to są rave'owe balony. Trzeba je poklepać troszeczkę, żeby one zaczęły sobie rzeczywiście działać. Oczywiście nie wszystkie, bo ten... Bo ten na przykład nie do końca... Nie bij tego w okulary. Słuchajcie, to był wspaniały filmik, przynajmniej jego pierwsza część, gdzie nadmuchaliśmy cztery balony. Ja chcę wypróbować naklejkę do wytegowywania. Poczekaj, jeszcze nie, bo teraz używaliśmy banonu. To były zwykłe balony. Gdybyście chcieli mieć rzeczywiście do czynienia z prawdziwymi balonami, z których się wylewa prestiż, to nie bralibyście, te balony były za 11 chyba. Tak. No, więc 11 tysięcy i mamy 1000 balonów. To uwaga! Wiedziałem, że masz coś jeszcze, myślałem, że to jest pompka. Nie, to nie jest pompka. To były balony za dwie dychy, albo w sumie jeden balon. Chyba jeden. Bo to jest tak, no. To chcesz czynić honory w takim razie? Dawaj, ja otworzę, a ty nadmuchę. Nie wiadomo, czy nie jest kilka. Może jest tylko jeden. Tak wygląda opakowanie. To jest jeden balon. Ale masz rączkę do niego przynajmniej. Dobra, słuchaj. Najpierw musisz chwycić balon, nadmuchać go do rozmiaru odpowiedniego. O, jest instrukcja po polsku. Napompuj balon dmuchając lub pompując poprzez koniec rękojeści. Czyli co, robisz tak? Tak. Ty, to jest wielokrotnego użytku. Pociągnij za uchwyt w rękojeści, aby włączyć światełko i zablokować zawór powietrza. A krok trzeci, wciśnij uchwyt, aby wyłączyć światełko i wypuścić powietrze. O! No widzisz, jak się blokuje? To jest zawór. O! Ty. Genialne, jak się zapala? Musisz pociągnąć w dół. Dobra, nie przegnij, bo jak... Ale... Dawaj, no w dół, musisz pociągnąć w dół. Włączyło się, patrz, świeci się i się zmienia! Wow. To jest przerażające. Czekaj, będzie piszczeć? Jak piszczeć? No jak piszczeć, normalnie, posłuchaj. Ej, to mi wracają wspomnienia tego burrito. Z gimnazjum. Tego burrito w taco Meksykano. Myślisz sobie tak. I wszyscy
wszyscy na ciebie patrzą. Nie, nie, myślisz inaczej. Może będzie ciche. Ucichacz, ale o dużej intensywności. Ty wiesz, że jest zaślepka nawet na balon? To nic dziwnego, że dwie dychy kosztowało. No, no właśnie, ale masz, wiesz, jeszcze jest fajne to, że pociągasz dyk i on się powoli zaczyna rozświetlać. To jest lepsze niż ta twoja kula, co żeś kupił. Patrz, możesz go sobie chyba nawet na szyi zamieścić. Możesz mieć blinga po prostu. Look at me swaggin. I wiesz, to podchodzi do ciebie kok z większym balonem, a ty tylko takie... To tak jak masz, wiesz, wśród ptaków, że one robią, albo ropuch, które chcą zwabić samice. Przychodzisz do dziewczyny i robisz tak. Stary, wiesz, co jest najfajniejsze? No. Ona się patrzy na ciebie z małym zainteresowaniem, bo jesteście w klubie i jest ciemno, a ty robisz... Boże. Uwaga, ja testuję na sam koniec ten zawór. Dobra, uwaga. Czy nie istnieją prostsze metody? Siadło. No, no i podziałała, tak trochę jakby cienko. Ważne, że nie strzeliło. That's what she said. A wiecie, do czego można wykorzystać takie balony? Teraz ty pytasz, do czego? Do czego, ziemniaku? Ale to z tajemnicą. A wiecie, do czego można wykorzystać te balony? Do czego? A wciąż lepiej zabijało. Zamknij oczy. Włożysz sobie to do nosa. Wow! Jezus, jakby, wiesz, że to było wewnątrz balonu, do którego dmuchałem swoim powietrzem i swoją śliną? Idę wypukać usta. Ten odcinek. Why did you do this today? My speed was in there. A to jest zarąbiste, takie malutkie, nie? Mm-hmm. Słuchajcie, mamy nadzieję, że tak bardzo bezsensowny odcinek przypadł wam do gustu. Jeśli chcielibyście bezsensownych rzeczy zobaczyć więcej, a do tego służy internet, to dajcie nam znać w komentarzu. Farfoclami za oknem dajcie nam znać. Mocniej, w komentarzu. Mocniej. Mi się taki podoba, taki fajny. To jest nowy sposób na podryw w klubie. Upuszczasz to obok laski i mówisz, hej mała, to twój balon LED. Na twarzy T-Volta kanał T-Volta, na mojej twarzy poprzedni filmik, pod twarzą T-Volta kanał ten i pode mną kolejny filmik. O czym ty gadasz? Wcześniejszy. Karty końcowe. Aaa, to pa.